Siemano, tutaj Klusor. Dzisiaj mamy zwycięzcę wyścigu, bo lubię sobie go, tego samochodzika. W ogóle to jest elektryczny, bo po pierwsze się pod wodą nie topi, po drugie nie ma dźwięku, po trzecie się szybko rozpędza. W sensie, no jakiś tam dźwięk ma, ale wiadomo. Dzisiaj mamy gridmapa, tak? Gridmap. No i na przykład ja bym sobie chciał przejechać po tym. No, mało to zrobiło, więc nie. No, jakiś tam wypadek, jasne. Przejedźmy sobie tutaj. Przejedźmy sobie. Nigdzie w sumie. A chodźmy na ten tutaj kąt, trójkąt. Weźmy sobie na tą tutaj skocznię. Pojedźmy, bo to jest taka. No fajnie. Mi się podoba. Tutaj po tym nie jechałem. To sobie przejadę. W sumie to nic nie robi, więc wykorzystam sobie to i wyskoczę. W ogóle co tam robi wiata przystankowa? Na logo Beam Edge Drive. Okej, spróbujmy o to tutaj. No, tutaj fajny damage. A tamta wyskocznia? Czy co to w ogóle jest? No, przeżyć by się dało. Sprawdźmy sobie oto ten tor tutaj. Tak, wyskok. No dobra. No nie jest to za mocny damage. A jakbym sobie wjechał w to piękne logo Beam Edge Drive. Pojedźmy sobie na wyskocznię tą największą. A pojedźmy sobie na to. To chyba nam opony popsuje. Chociaż nie, no nie, no. Nie, no nic się nie stało. A pojedźmy sobie tu. O, ale super damage. Jak to świetnie wygląda, Beam Edge Drive. To super gra. I ja bym chciał pojechać o na to tutaj. Na to tutaj. Bo to. Ja tu potrafię przejechać, ale to jest mega trudne. No dobrze. Tutaj mamy takie o różne kamyczki. Dzisiaj mi się wrobi przycisk R. Jak się śmiesznie rozwaliło. Pojedźmy sobie teraz na tego tutaj zgniatacza, bardzo fajnego. Mogę to ten samochód wyciągnąć. Oto nasz samochód elektryczny. No dobrze. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj coś takiego. Nie wiem, co to za bardzo jest, ale sobie wskoczę. Tam jeszcze mamy różne rzeczy. Na przykład takie tutaj dziwne rzeczy. Tutaj mamy coś fajnego, jakieś schodki. No to sobie wjadę, oczywiście. Albo potem wjadę terenówką. Teraz bym chciał te dwie rury tutaj. Chore. Tu
ta jest taka otwarta, więc nią sobie pierw pojedziemy. O, dobra, trochę wysoko. Szczerze, to ja bym mógł tu wyskoczyć, ale nic mi to nie da. Nie uderzę. Ale okej. Ej, jaki słaby damage. Dobrze, wytrzymałe. I tym to grakiem tutaj sobie przejadę, tylko tu się znowu obiję. Ten damage. Nie wiem, czy nie zaszkodzi mi w przyszłości. Tutaj. A, jak tu przejechać? Tutaj chyba. A nie? No bo gdzie? Okej, ale on ten samochód, Siwierek oczywiście, już tak średnio jeździ. Bym go sobie zinsultował, wiecie. Wiem, że to trochę oszustwo, ale jakbym miał bez tego robić i każde rozbicie się to reset, a nie insert, to bym cały odcinek poświęcił tylko tej jednej chorze. Insert, bo czemu nie? Wow, tam mogłem w sumie dalej dojechać, ale tego nie zrobiłem. No i tutaj teraz, no tutaj, a przejadę tędy. Tylko jest taki problem, ale to, co to był za przycisk? Co to ma być? Nie F1. Szukam tego przycisku. O nie, czy ja sobie zbugowałem Bimage Drive? Co ja zrobiłem? Co to był za przycisk? BMG Drive? Halo, BMG Drive! Czemu mam te przyciski z Windows 7? BMG... No niestety, no czasami tak się zdarza, niestety, że BMG Drive się zbaguje, no i... No cóż... Trzeba wtedy je restartować. A to nawet zamknąć tego nie mogę. Halo, Jezu, jakie lagi, sorry. Że to już trwa ponad minutę, ale no niestety, no to nie moja wina. No tak zdarza się, no cóż, no. Sorry, przepraszam was bardzo, ale no takie rzeczy się zdarzają, co mi się tu otworzyło. Czemu się zmieniły kolory BMG Drive? Naprawię to po odcinku, jasne? Mi się kolory menu zmieniły. Tylko się nie śmiejcie w komentarzach, że sobie BMG Drive popsułem, klikając F10. Takie rzeczy to się zdarzają, jasne. Pewnie wam też nieraz się zdarzyły. Czy
Czemu ja sobie nie zapamiętałem, jaki to był przycisk? Okej. Okej, no taki, no... Nieźle. Jesteśmy, co tu robi ściana? To jaki to był przecież Ctrl R? Aha, Ctrl R działa jak insert. Okej. W ogóle jak on pięknie wygląda. Jaki to był... Jaki przycisk mnie do początkowej pozycji przywracał. Jakbym tylko wiedział... O nie, 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 nie. No dobra. Insercik tutaj by się przydał. I tutaj sobie tym offroadem tak przejedziemy. No i tutaj no po prostu sobie przejedziemy, nie będzie żadnego wypadku. Mówiłem, że nie będzie żadnego wypadku. Oczywiście z grid mapa będzie też znacznie więcej odcinków, ale ja bym się tu insertnął i sobie przejechał po każdym tym materiale. Tu jest... Nie wiem, co to jest, mokry asfalt chyba. Tutaj mamy lód, lodzik. O, ale tu się ciężko jedzie po tym lodzie. No dobra. No i właśnie tu jest woda i wam pokażę, bo to jest elektryk, więc on sobie tu pojedzie pod tą wodą. No. I po tym na przykład się poznaje, że to jest elektryk, bo elektryki mogą jeździć pod wodą. W Bimenji Drive. Tutaj co mamy dalej? Piasek. Wow, i to taki solidny piasek. To jest błotko. Wow. Aha, i on mi nie pojedzie. No cóż, zdarza się. Tutaj to po prostu jest zwykła trawa. Nawet nie ma co jechać przez pół odcinka po tym. No i tutaj takie... no... Ja bym nagrał osobny odcinek z tamtego. Osobny odcinek z tamtego toru dookoła. No i taki tutaj fajny wypadeczek. Ja się nie zinsertowałem. Okej. Nie, 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 nie. Nie ślizgaj się. Tutaj na to bym poszedł. Okej, okej, okej. Nie, 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 nie wypadaj.
O, dobra, insert. Tutaj mam sobie w sumie tylko takie platformy, ale jak... Czemu wszędzie są przystanki na grid mapie? Tutaj jest takie fajne coś. Bym tu pojechał, zatrzymał się, zawrócił i rozpędził się na tą wyskocznię. Co? Ono było co oglądać. Tutaj mamy takie błotniste kałuże. Wow, ale tu to... Dobra, nie chce mi się tu jechać. Mamy jakieś skałki. Sobie też obczaję. To chyba będzie na samochód od off-roada. Czy jeszcze... No nie, dobra. Zmieniamy sobie samochód na off-roadowy, czyli crawler. I Bishu Hopper Crawler to jest mój ulubiony samochód off-roadowy. Patrzcie, jak on tu podjedzie. On jedzie. Tylko tutaj ta skała go przyblokowała. On nie jedzie. Jakbym z góry tak wyskoczył na to, to co by się stało? No. Ten samochód się w ogóle nie niszczy. Prawie w ogóle. Insert szybki. O, do tego miejsca taki insercik. To będzie po prostu... Ale co to za kamienie? Ojejku. Ale dobra, nie będę przedłużać jakimiś kamieniami. Tutaj mamy... Błotko, kałuże, przejechane. Tutaj widzę coś, co mógłbym też sobie pojechać. Wiem, że to wcale nie wygląda na jazdę. Ale no, jeżeli bym sobie tutaj podjechał, to widzę jakąś super ścieżkę, drogę, idealnie dla mnie. Więc oczywiście ja tutaj pojadę. Patrzcie, to nie to, jak to podjechał? Nie podjedzie. Dobra. Nie wnikajcie, że taki jest ekran. Jeszcze offroadowym. Gdzie ja miałam pojechać? O, na to. No to tutaj... Nie driftuj. Okej, wjeżdżam. Ale to się i tak ciężko jeździ tutaj.
Ale da się tym samochodem, crawlerem, wszystko się da. I insercik tutaj się da też zrobić. Okej, okay, nie spadłem. Nie wiem jak, ale nie spadłam. I mogę podjechać tutaj. I sobie zjechać tutaj. Potem podjechać, spróbować tam. No, tutaj chciałbym spróbować podjechać właśnie na to. Tu się nie da. No to pozwólcie, że podjadę sobie tu. To nie ma żadnego sensu. Ale jeszcze o tam bym chciał tym Hawkerem sobie podjechać. Insertujmy się tutaj i piękny wyskok, lecimy, o nie, nie, nie. I lecimy. Czy może mi się to w końcu udać? I lecimy. Jak on szybuje. Bum. A jeszcze chciałbym zobaczyć, jak sobie poradzi tu taka ESBR-a. Bo ESBR-a jest szybka. Bo ESBR-a jest bardzo szybka. A da się nad nią zapanować i, ale ona no trochę bliżej doskoczy, ale na pewno dalej niż tamten Shirier. Okej. Okay. Jeszcze chciałbym tą ESBR Hill Climb Racing, czy jak to się tam nazywa. Hill Climb Asphalt Sequential, bo jest lepsza, ale kolorek. Aha. Ej, w sumie ładny. Jak pędzi? Może to nie jest już elektryk, ale... I zobaczcie, jest znacznie wolniejszy, ma znacznie mniejszą prędkość maksymalną. A skoro już tak o prędkości maksymalnej, to może Rambus? Tak na koniec odcinka, już na... Kiedy włączamy ja to, no na przykład teraz. Okej, okay. Proszę, traf. Lecimy. To leci. Oj, będzie piękny zwiastun. Tylko, że to teraz będzie leciało w drugą stronę. Ale jak daleko doleciało. Widzowie, ja już się z wami żegnam. Pa!